W tym roku, no wiadomo, ze względów różnych obostrzeń mamy 47 zawodników, to wydaje nam się, że to i tak jest spora ilość zawodników, którzy się zgłosili do turnieju. Są zawodnicy oczywiście z Polski, ale także z Niemiec, jest też jeden przedstawiciel Luksemburga. W tego typu turniejach seniorskich gramy w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodszą kategorią jest kategoria plus 30 i tak co 5 lat w naszym turnieju najstarsi zawodnicy są w kategorii plus 75, czyli powyżej 75 roku życia. I łącznie mamy 9 kategorii singlowych i także kategorie deblowe. Obserwując z boku, bo ja jako sędzia mam wiele innych tutaj obowiązków, to i nasłuchując tutaj osoby, które właśnie uczestniczą w turnieju, mówią, że gry są na dosyć wysokim poziomie i no, dosyć zacięte, tak można powiedzieć. W mojej kategorii to już zdrowie jest największym przeciwnikiem i PESEL. Mieliśmy w grupie 4 uczestników, 2 z nas z zachodniej granicy, 2 Polaków, ja z Koszalina i kolega z Polic. Poziom był zbliżony, wyrównali, koledzy bardzo stawiali opór, ale udało mi się wyjść obronną ręką z tych opresji i zwyciężyłem. Rywalizacja na bieżąco jest cały czas. To płynne jest, raz się uda wygrać, raz się przegrywa, tak jak w rywalizacji. Ale z pewnością jak będzie turniej, to postaram się przyjechać.